Hej kochani, zapraszam was na ogromny haul, po prostu ogromny haul. Mam tutaj tyle rzeczy, że na pewno trochę mi to zajmie pokazywanie wam tego wszystkiego. Jest to haul z azjatyckiej stronki, dostałam kupon do wykorzystania i jest tutaj mnóstwo rzeczy po prostu za grosze, dlatego to się nazywa haul za grosze, bo jest tu mnóstwo fajnych rzeczy i stwierdziłam, że nie będę już za bardzo zagłębiać się w te działy z ubraniami, tylko powybierałam sobie tym razem dużo rzeczy do domu. Mam tutaj rzeczy do organizacji kosmetyków, mam tutaj takie rzeczy do dbania o urodę, mam różne fajne skarpety, wszystko wam po kolei pokażę. Nie będę wam podawać cen, ceny są naprawdę bardzo niskie, nie przekraczało nic 10 dolarów, wszystko było około 2-3 dolarów, także tak przeliczając na nasze około 10 zł. Jeszcze wam powiem od razu o przesyłce, bo później może zapomnę. Łącznie miałam chyba z 5 paczek, coś takiego przyszło mi z tej strony, wszystko było podzielone. Niektóre rzeczy były cięższe, jak na przykład te do organizacji kosmetyków, więc one przyszły osobno. Osobno przyszły te miękkie rzeczy jak kapcie. Także paczek było ileś i one wszystkie przyszły pocztą polską. Nie musiałam płacić żadnego cła i na każdą paczkę czekałam od tygodnia do 3 tygodni. Także wszystko mi przyszło w ciągu 3 tygodni, więc jedyną upierdliwą rzeczą było to, że musiałam poczekać na wszystkie paczki, żeby wam tutaj wszystko pokazać. Także jeżeli będziecie coś zamawiać, to wyświetli wam się ile, jakby na ile paczek zostanie to podzielone i co w której paczce będzie. Tak czy siak to wszystko dochodzi, po prostu troszeczkę dłużej to zabiera. Dla mnie najważniejsze jest to, że wszystko doszło, że przyszło bezpiecznie zapakowane, no i że nie musiałam płacić cła, więc tutaj jest duży plus. No i plusem była oczywiście cena tego wszystkiego, bo naprawdę to są rzeczy za grosze. Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, są takie słodkie kapcie i akurat świetnie mi się teraz sprawdzą, bo jak wiecie, jestem w domu. Stwierdziłam, że przydadzą mi się kapcie, bo ja zawsze chodzę na bosaka i lekarz mi powiedział, że jednak lepiej chodzić w kapciach, żeby tej stopy tak nie obciążać, nie chodzić jakby na bosaka. Kapcie były w różnych kolorach i tak jak mówiłam, kosztowały grosze. Rozmiar jest idealny, zamówiłam sobie 40-41, czyli 9-10 amerykańskie. Mięciutkie, w środku są takie fajne, widzicie, grube. Widziałam bardzo podobne kapcie w Primarze. Wtedy nie kupiłam, bo nie było niestety na mnie rozmiaru. Dalej mam, słuchajcie, mnóstwo ciepłych skarpet, bo jak robiłam to zamówienie, będę wam to pokazywać i gadać, bo jak robiłam to zamówienie, to było jeszcze całkiem chłodno. Zobaczcie, jakie milutkie. Bardzo miły materiał. Było jeszcze całkiem chłodno, bo to było 3 tygodnie temu, no i wtedy właśnie było przed moją operacją i stwierdziłam, że przydadzą mi się takie ciepłe skarpety na moje biedne stópki. I skarpety kosztowały też jakieś grosze. Takie podobne skarpety są właśnie w Primarze i zawsze tam je kupuję. Natomiast tutaj macie wszystkie kolory, jakie tylko chcecie, na wszystkie odcienie praktycznie. Macie tam napisane rozmiary, zresztą tutaj bez problemu stopy się zmieszczą. Ja lubię takie skarpety po domu. Mam tu jeszcze jedne z kokardką. Takie. Także skarpet mam tutaj pełno. Mam też takie skarpetki śmieszne z kotami. Kolejne szare. Znaczy nie są słodkie, naprawdę są fajne. I jeszcze jedno zimowe z takim, z taką śnieżynką. Te są trochę bardziej grube. Także to jeżeli chodzi o skarpety. Zrobiłam sobie zapas ciepłych skarpet. Teraz jeszcze jedne klapki. I to są moim zdaniem klapki identyczne jak Hawaianas, które mam. W każdym razie stwierdziłam, że jadę, ponieważ jadę wcześniej na urlop, mam swoje Hawajanasy, ale wezmę sobie jakieś klapki na zapas, jakby na przykład mi pękły, bo kiedyś mi Hawajanasy pękły na wakacjach i nie miałam w czym chodzić, musiałam chodzić w trampkach i kupić nowe klapki. I zamówiłam sobie takie, były też oczywiście inne kolory. Rozmiary super, zamówiłam 41. No są podobne do Hawajanas, nie powiem. I są dosyć takie solidne i ciężkie. I też kosztowały jakieś grosze, także kolejne moje klapki na wakacje. Zamówiłam tylko dwie rzeczy do ubrania i jeszcze ich nie wyciągałam. I to są sukienki. Jedna jest granatowa, druga jest bordowa. Razem zobaczymy. I są użyte z bardzo grubego materiału, bardzo takiego mięsistego. I wydają się zupełnie w moim stylu. Nie wiem, czy widzieliście mój haul z TK Maxa, ale bardzo podobną sukienkę kupiłam sobie z Donny Karan. Tylko że zieloną. Piękny materiał, naprawdę przepiękny materiał. Bawełna taka z jakimś tam elastikiem. Tu mamy ściągacze na rękach. Taki winny kolor. Miałam kiedyś bardzo podobną sukienkę z Orsaya. I na długość też będzie super, także kurczę, fajna sukienka. Lubię takie bawełniane. I myślę, że na 100% będzie to dobra sukienka. No i właśnie granatowa. O, i taka długa. Także sukienki ok. Też fajne jakościowe. W ogóle cała ta strona wyglądała trochę jak AliExpress. Tam naprawdę było tych rzeczy mnóstwo. Już jak zaczęłam wybierać, to przepadłam. Kolejną rzeczą są wkładki do butów i zamówiłam takie i wiem, że są ogromne, ale one nadają się do przecięcia. I bardzo podobne wkładki kupiłam sobie z Szola. I słuchajcie, nie jestem zadowolona z tych wkładek, bo one mi się strasznie w bucie przesuwają. I one były tak samo jak te, no te to w ogóle mają rozmiar, moja stopa się skończy tu, rozmiar jakiś ogromny, ale dobra, ja sobie to przytnę. W każdym razie właśnie wykonane z takiego żelu, to jest fajne, lekko wyżej jest pięta. Co nie było fajne w Szolu, to to, że ta wkładka się przesuwała pod spodem. Tu akurat mamy materiał, więc
to raczej nie będzie nam się aż tak suwać, ale w Szolu było tak, że ja wkładałam tę nogę do buta z tą wkładką i ta wkładka mi się przesuwała do przodu, więc wtopa tamte wkładki, naprawdę, a zapłaciłam za nie, nie wiem, 40 czy 50 zł. Więc zamówiłam sobie takie, zamówiłam sobie jeszcze jedne, które mam teraz w butach, takie jakby lekkie podwyższenie podpięte i słuchajcie, widziałam identyczne ostatnio w Superfarmie za całe 100 zł. Przyrzekam Wam, 100 zł kosztowało, a tutaj kosztowało chyba, nie wiem, z 2 dolary. I są naprawdę świetne, noszę je w butach. Kolejne wkładki, jakie sobie zamówiłam, możecie się teraz śmiać, że mam duże rzeczy do stóp, ale muszę mieć naprawdę bardzo wygodne buty. Kolejne wkładki są takie i one mają nam podpierać piętę i tutaj, jak to się nazywa, to poduszki? Nie śródstopie, podeszwy stóp, tak jakoś. Nie sięgają do końca, tutaj palce są jakby dalej, one mają podtrzymywać tylko ten właśnie spód sam, bez palców. Także takie wkładeczki, też takie gumiaste. O, to było coś takiego, słuchajcie, tylko z niebieskim środkiem. Zamówiłam sobie takie i takie, także tamte były takie same, tylko miały takie niebieskie wypełnienie. I mówię Wam, identyczne były w Superfarmie, a sprawdzają się fenomenalnie. Naprawdę, jeżeli macie problemy ze stopami, jeżeli musicie właśnie mieć jakieś wkładki, jeżeli musicie mieć trochę wyżej piętę, to Wam polecam. W ogóle lekarz mi powiedział, że kobiety powinny mieć piętę zawsze troszeczkę wyżej, bo taką mamy budowę, lepiej nam się chodzi, jak mamy leciutkie chociaż podwyższenie, chociaż pół centymetra czy centymetr wyżej. Więc takie wkładeczki polecam Wam, no to w ogóle kosztowało grosze. Kolejną rzeczą taką z silikonu jest mata i mata jest pod prostownicę. I mata też była w różnych kolorach. Ja wzięłam białą, żeby mi pod biurko jakby dobrze wyglądała. Była też czarna, były jakieś tam inne chyba kolory. I to jest mata, na której możecie spokojnie kłaść prostownicę czy lokówkę. Możecie też owinąć w nią prostownicę czy lokówkę, jak na przykład macie gorąco, a nie wiem, musicie już włożyć do walizki. Także w ten sposób owijamy i przypinamy tutaj i w środku może być właśnie prostownica albo lokówka nawet rozgrzana. Lub możemy właśnie położyć na biurku i na tym sobie kłaść, żeby, wiecie, żeby nie robiły się jakieś ślady, jak macie biurko lakierowane czy coś, żeby Wam to nie zostawiało śladów. Także fajna sprawa. Mam jeszcze jedne wkładki do butów, słuchajcie, ja naprawdę zaszalałam. Z tym, że te są naprzód. O, widzicie, o co chodzi? Tutaj mamy taki bąbelek. Tak, i je się umieszcza z przodu. Nie z tyłu podpiętą, ale z przodu, jeżeli macie jakiś właśnie ból tutaj na środku stopy, to można je sobie włożyć. Dwie rzeczy, które zamówiłam do fryzur, to są kwiatki i też tam było ileś kolorów do wyboru. Zamówiłam takie i takie na lato i zabieram je ze sobą i na wakacje i będę na pewno z nimi robić różne fryzury, ładnie będą wyglądały na blond włosach. Jak oglądacie długo mój kanał, to wiecie, że ja kiedyś bardzo dużo chodziłam w kwiatkach różnych przypiętych tu z tyłu, to ładnie wygląda. Także takie kwiatki, też za jakieś grosze. Dalej mam takie wałki i wałki są gąbczaste. Widzicie, muszę jeszcze rozpracować, jak ich używać, ale tutaj się jakoś zabezpiecza w środku włosy. Muszę zobaczyć jakieś tutoriale. Jeżeli mi się sprawdzą, to na pewno Wam nagram tutorial i też nie były drogie. Także tutaj mam ile? 12 wałków. Następnie mam taki bardzo fajny zestaw do włosów. To są dwa wypełniacze do włosów. I to można stosować zarówno jako wypełniacz koka takiego tradycyjnego, okrągłego. No chodź, tutaj przypinamy. I mamy właśnie donata. Albo można też to ściągnąć. Aha. A, w ten sposób ściągamy i przypinamy i możemy od razu tutaj założyć to na kok, to też jest bardzo przydatne. Albo możemy owinąć na to włosy na zasadzie takiego koka banana, wiecie, o co chodzi na pewno. I właśnie mam tutaj dwa rozmiary i to jest fajne, że on ma tutaj też rzepy, więc włosy się na tym będą trzymały, nie będą jakoś uciekać i właśnie w dwóch rozmiarach. Super sprawa, będę na pewno testować do fryzur. Kolejna rzecz to jest taki gadżet do mycia włosów. Zobaczcie, i to jest coś takiego. I tym się masuje skórę głowy, pobudza się krążenie. Normalnie szampon i to po prostu nam myje głowę. Oj, jak to jest przyjemne. Oj, nawet na sucho to jest fajne, jak ja uwielbiam w ogóle masaż głowy. Ostatnio byliśmy na masażu i właśnie masaż głowy najbardziej mi się podobał. Także tym możemy sobie masować głowę tutaj. Oj, jak to jest fajne. Nalać szamponu i masować głowę. Taki mały gadżet. To jest silikonowe, to się wygina, natomiast to jest sztywny plastik. To będzie fajny podprysznic. Kolejną rzeczą do włosów mam tutaj takie wałki. O takie, bardzo cienkie, wyglądają jak jakieś pałeczki. Papiloty, zobaczcie jakie fajne. Można naprawdę je fajnie wygiąć i są bardzo cienkie. Super sprawa, mięciutkie. Mają druty w środku i można je fajnie powyginać. Naprawdę bardzo spoko. Z tego jestem zadowolona już i to się na pewno super sprawdzi, bo są cieniusieńkie, więc jeżeli szukacie cienkich papilotów, bo na przykład macie krótkie włosy, to Wam polecam. Dalej mam rzęsy i zamówiłam sobie rzęsy, które wyglądają, słuchajcie, przepięknie i są na przezroczystych paskach.
zrobię Wam zbliżenie. Są może trochę takie dramatyczne, ogromne, ale naprawdę na przezroczystym pasku można przeciąć na pół i zrobić sobie z tego właśnie połóweczki. Nawet tą krótszą połówkę sobie przyczepiać. No coś wspaniałego, czy to nie wygląda super? I właśnie ma przezroczysty pasek, a bardzo rzadko zdarza się na azjatyckich stronach, żeby znaleźć rzęsy na przezroczystym pasku, żeby były coś w stylu Demi Whispies. No przepiękne są, nie mogę się po prostu napatrzeć. I na pewno będę ich używać. Jeszcze zobaczę, czy są miękkie. Okej, są dosyć miękkie. Jak już jesteśmy tutaj tak blisko, to pokażę Wam też małe rzeczy. Zamówiłam, słuchajcie, 3 pensety. I możecie się śmiać, ale to są najlepsze pensety na świecie. Jeżeli znajdziecie takie w swojej drogerii, to sobie kupcie. W tym kształcie właśnie, tu jest takim wgłębieniem na palce, to jest najlepsza penseta na świecie. Także polecam Wam te dokładnie pensety. Kiedyś były w Sephorze podobne, ale je wycofali. I teraz możecie dostać tutaj. Wiem, że w naturze często też bywają, także w tym kształcie pamiętajcie, pensety najlepsze na świecie. Okej, to lecimy dalej, bo tego tutaj trochę jeszcze jest. Jak mówiłam Wam, że to jest ogromny haul, jest tego bardzo, bardzo dużo. Teraz jeszcze z takich drobniejszych rzeczy zamówiłam pilnik. Zawsze zamawiam sobie takie przy takich właśnie zamówieniach, jak jeszcze mi coś tam zostanie za jakieś grosze, właśnie taki duży, szeroki pilnik. Dalej, to już kiedyś miałam, ale gdzieś zapodziałam. To są takie jakby spinki do koka, które podtrzymują nam kok w miejscu. To jest coś na zasadzie takich pałeczki do włosów, czy właśnie takie kiedyś były wkrętane, to to się właśnie wkłada. I tutaj są 3 sztuki czarne. Zabezpiecza takie duże, bałaganiarskie koki. I teraz zanim jeszcze przejdziemy do pudełek, to jeszcze jedna rzecz. I Darek się mnie pytał, a cóż to zamówiłaś? Skąd to się tu w domu wzięło? I to jest lusterko. Może nie jest wykonane jakoś super, słuchajcie, bo to nie jest, nie powiem Wam, żeby to było jakieś mosiężne, czy wiecie, z niesamowitego materiału. To jest normalnie plastik, ale wygląda ładnie. No wiem, że może nie jest jakieś tak na pierwszy rzut oka rewelacyjne, ale jak położycie na toaletce, czy gdzieś na stoliku, to naprawdę wygląda przepięknie, robi wrażenie. No i przede wszystkim spełnia swoją rolę, ponieważ jest to po prostu dobre lusterko do makijażu. Tutaj nie przekłamuję jakoś wielkości, wielkość jest z dwóch stron taka sama, no i w kolorze takim złoto-miedzianym. Tutaj jest dosyć ciężka ta podstawka, więc nie wiem, ja jestem z tego zadowolona, nie jest to moim zdaniem złe lustro i wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i dobra, przechodzimy do pojemników i do organizacji, bo to Was na pewno najbardziej interesuje. Pierwsza rzecz, którą na pewno zabiorę w tym roku na urlop, to jest zestaw taki podróżny i tutaj znajdziecie wszystko, z czego potrzebujecie. Pojemniki na różne rzeczy w sprayu, na przykład tonik, pojemnik z pompką, na jakiś szampon, na jakieś mydło, 2 pojemniki takie, do których możecie wlać też coś większego. Tutaj macie 2 duże pojemniki na kremy, to nie są takie maciupkie jak w Sephorze, macie takie próbniki, tylko naprawdę spore. I szpatułkę do przekładania kosmetyków. Pełny zestaw, taki turystyczny, taki podróżny można powiedzieć. I wszystko w przezroczystej kosmetyczce, czyli takiej, która Wam przejdzie w samolocie. Spoko, naprawdę super. Zamówiłam trochę tych pojemników z plexiglasu, żeby Wam pokazać i żeby samemu sprawdzić, jak to wygląda. Pierwszy pojemnik wygląda tak. Ma tutaj takie piękne, wytłoczone wzory. Nie to takie motyle jakieś. Tego się na górze nie zdejmuje, to jest nieruchome, to jest tylko do ozdoby. Natomiast tutaj nam wypadają waciki, to jest na takie kwadratowe na przykład waciki lub na okrągłe waciki. Będzie fajnie wyglądać w łazience lub na toaletce. Następny pojemnik na pewno już znacie, bo to jest pojemnik też na waciki. Ja już taki mam. I powiem Wam, że ten plexiglas jest naprawdę świetnej jakości, więc spokojnie możecie zamawiać, bo takie ceny, bardzo niskie ceny są naprawdę na stronie. Wygląda to tak. Tutaj wkładamy waciki oczywiście. Dalej mam pojemnik na szminki. Wszystko tak zapakowane. Widzicie? Jest naprawdę gruby. I ile mi się tu szminek zmieści? 24 szminki, pięknie wystawione. Także dla fanek szminek i były w różnych rozmiarach, w zależności od tego, na ile szminek czy tam błyszczyków chcecie. Były różne rozmiary. Jeszcze jedna rzecz, pojemnik na takie pałeczki kosmetyczne. Też wygląda bardzo elegancko. Tutaj wrzucamy po prostu waciki, pałeczki, patyczki kosmetyczne do uszu, czy tam po prostu do makijażu. Okej, udało mi się skręcić, słuchajcie, ostatnią rzecz, chociaż w większości, bo nie dokręciłam wszystkich śrubek, ale chciałam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, chociaż tak poglądowo. O, taka plexiglasowa półeczka i to jest półka na lakiery do paznokci. I tutaj na moje oko zmieści się tak 30, coś takiego, myślę, że spokojnie 10 na taką półeczkę wchodzi. I tutaj sami sobie to skręcamy, zobaczcie jak fajnie to wygląda. Sami przykręcamy śrubki z jednej strony i z drugiej. Przychodzą nam takie fragmenty, tutaj to się wydaje na początku takie podrapane, ale tutaj zdejmujemy z tego folię i normalnie mamy plexiglas. One są tak zabezpieczone. Także taka półeczka.
moim zdaniem coś przecudownego, naprawdę. Każda dziewczyna, która jest lakieromaniaczką, musi mieć coś takiego. No i na koniec mam dla Was małe rozdanie, zamówiłam też coś dla Was. Najbardziej tutaj, najwięcej warta jakby rzecz z tego zamówienia, to jest taka sama półka, jaką Wam pokazywałam przed chwilą. Niech Was nie zwiedzie to, że wygląda tak tutaj słabo w kamerze, bo jest zawinięte, ale tak to właśnie wygląda w transporcie. I to jest właśnie taka sama półka, jak ta, tylko że ma 5 szufladek, 5 jakby takich właśnie szuflad na lakiery. Spokojnie wejdzie tu około 50 lakierów. Macie tutaj komplet śrubek i właśnie tą podstawę, więc wyobraźcie sobie, jak duża to będzie półka, ona będzie tyle zajmowała na biurku. Oczywiście to nie musi być półka na lakiery, mogą być jakieś szminki albo inne kosmetyki, nie wiem, palety i tak dalej, także mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba. A ponieważ tutaj gadamy o organizacji i właśnie pokazałam Wam kilka takich pojemników, napiszcie mi w komentarzu na dole, jaka jest Wasza ulubiona toaletka. Opiszcie ją właśnie swoimi słowami i napiszcie mi, co musiałaby zawierać Wasza ulubiona toaletka, czy miałaby być duża, czy mała. No i wybiorę najbardziej kreatywny komentarz, do którego powędruje ta właśnie półeczka. Nie będę jej Wam składać, zostawię Wam tą przyjemność i sami sobie ją złożycie. Także naprawdę można tu zmieścić dużo lakierów albo innych kosmetyków. Kochani, to tyle w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do odwiedzania wszystkich linków na dole, bo rzeczy są naprawdę świetne i na tej stronce znajdziecie dużo bardzo tanich rzeczy, takich właśnie do domu organizacyjnych, związanych z urodą. Nie tylko ciuchy, ale właśnie też takie rzeczy jak skarpety. Jak nie chcecie za to przepłacać i chcecie kupić to w niskich cenach, to Was odsyłam i naprawdę wszystko było bardzo, bardzo tanie. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy, no i jeżeli lubicie rozdania. Staram się zamówić coś naprawdę fajnego, żeby każda dziewczyna była zadowolona z tego rozdania i z takiej nagrody. No i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!